mamy Steve'a, który jeszcze nie wie, co go spotka, który głaszy tutaj sobie świnkę, woła do kurczaka: kurczaczku, kurczaczku, sio! Podchodzi do Steve'a i uwaga, wybucha, no ale on się nie poddaje. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś przygotowałem dla was recenzję zestawu LEGO Minecraft 21177. Jest to zestaw o nazwie Zasadzka Creepera. Wygląda on naprawdę dobrze, tylko teraz zróbmy przelicznik. 45 zł katalogowo bez jednego grosza za 72 elementy. Na sam początek nie wygląda to zbyt dobrze, ale gdy lepiej się przyjrzymy, dostajemy tutaj jedną klasyczną minifigurkę, dostajemy wybuchowego creepera w wyjątkowym skinie, którego jeszcze nigdy nie było, małą świnkę oraz jednego małego kurczaka, dlatego to już zapowiada się ciekawie. Ale jeszcze pamiętajmy, w zestawach LEGO Minecraft dostajemy często albo platformy, albo duże briki 2x4. Także tutaj cena na razie się usprawiedliwia. No i mamy bardzo fajną funkcję bawialną, wybuchowy element. Temu też dzisiaj się przyjrzymy w dzisiejszej recenzji. Dlatego ja już bez przedłużenia zapraszam was do oglądania. No i przyjrzyjmy się lepiej temu zestawowi. 45 zł katalogowo, ale pamiętajmy, że ten zestaw teraz na rynku chodzi za 32 zł. Czyli wygląda to naprawdę dobrze. Okej, zajmijmy się otwieraniem pudełka. Okej, i właśnie o tym mówię, dostajemy 3 platformy 6x6 w tym zestawie, co już wygląda naprawdę dobrze. I co jeszcze chciałbym zauważyć? Okej, 2 małe woreczki, dlatego ja teraz zabieram się za układanie i zaraz widzimy się ze złożonym zestawem. Okej, zestaw już złożony, prezentuje się naprawdę dobrze, ale od razu chciałem zwrócić uwagę na instrukcję. Zobaczcie, grupa LEGO nie jest za bardzo konsekwentna w tych swoich wyborach, ponieważ w tym zestawie mamy pasek postępu, a w niektórych po prostu nie mamy. Najbardziej to mnie zdziwiło, bo myślałem, że to jest do konkretnych serii, ale ostatnio układałem zestaw z LEGO Technic Batman Batmobile, tam był ten pasek postępu, natomiast jak układałem zestaw z Batmana, to tam nie było pasku postępu. Chodzi mi tutaj o te dwa różne Batmobile. Ale okej, przejdźmy do samego zestawu. Prezentuje się on naprawdę dobrze. No i zobaczcie, mamy tutaj niewielką platformę, ponieważ jest tak: płytka 6x6, płytka 6x6 i płytka 6x6, na której konstruktorzy zmieścili aż 4 postacie. Mamy, wiadomo, Steve'a, to jest akurat częste, ponieważ on zdarza się prawie w każdym zestawie. Dalej mamy wybuchowego creepera, no i tu akurat jest wyjątek, to jest na pewno rzadkość, ponieważ tego jeszcze przynajmniej ja nigdy w życiu nie widziałem. No i co mamy dalej? Mamy piękną świnkę, również małą, to też jest rzadkość. No i uwaga, to w ogóle pierwszy raz w życiu widzę, świetny mały kurczaczek. Piękna figurka i to, co mnie zdziwiło, ona jest złożona z jednego elementu. Ale dobra, przejdźmy jeszcze do samej konstrukcji. Jeżeli gracie w Minecrafta, to dobrze wiecie, że rudy żelaza za bardzo nie występują na powierzchni. One są raczej bardziej schowane pod ziemią. Natomiast tutaj dostajemy rudy żelaza, no i niestety nie dostajemy kilofa. Ale na szczęście jest pewien ratunek, ponieważ mamy miecz, którym możemy nawalać się z creeperem. I to jest akurat fajne, bo zobaczcie, możemy taką scenę z walki przeprowadzić. No i tutaj Steve coś chce zrobić temu creeperowi. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz w tym zestawie, czyli funkcja bawialna, do której w sumie od razu możemy sobie przejść. Tylko chciałbym teraz zabrać te poboczne elementy i zobaczcie. Mamy Steve'a, który tutaj zauważył wybuchającego creepera. Podchodzi do niego i bije. I uwaga, teraz odchodzi, creeper wybucha i... i wysadza, detonuje całą trawę. Także to jest naprawdę mega świetna rzecz. W tych zestawach LEGO Minecraft bardzo, bardzo to lubię, że możemy detonować różne rzeczy, wkładać, popychać i naprawdę bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Oprócz tego, co jeszcze warto wspomnieć, mamy trzcinę cukrową, a tą rudę żelaza możemy na spokojnie wyczepić i na przykład przeczepić w inne miejsce. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i dobry pomysł. Oprócz tego mamy również kwiatka. No i taką jeszcze również bardzo ważną rzeczą jest crafting, który pojawia się dosyć często w zestawach LEGO Minecraft. Przejdźmy do minifigurek. I zobaczcie, mamy 4 minifigurki występujące w tym zestawie. Przejdźmy od strony lewej. Mamy tego pięknego wybuchowego creepera. I to, co zauważyłem, taką zmianę różniącą się od normalnego creepera,
on tutaj nie ma takiego zwykłego tile'a, tylko on jest zadrukowany i to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Dalej mamy oczywiście Steve'a, który dzierży w swoich dłoniach po jednej stronie lunetę, a po drugiej prawdopodobnie kamienny miecz, którym może zaatakować Creepera. Dalej mała świnka, to jest również bardzo fajna postać. No i znalazłem wadę do tego kurczaczka. Oprócz tego, że jest naprawdę bardzo, bardzo słodki, no sami zobaczcie, jaki on jest naprawdę przepiękny, no to niestety nie da się go postawić, ponieważ cały czas nam upada. Jeszcze rozumiem, gdyby, jak ustawimy go po prostu na jakimś krzaczku czy coś, to on normalnie stoi. No ale jest on przedstawiony na instrukcji w taki sposób, że on po prostu stoi na tej trawie. Trochę nie rozumiem takiego zabiegu, no i fajnie, że gdyby taki kurczak po prostu utrzymał swoją równowagę, no niestety o to Lego nie zadbało. I teraz to, co najbardziej lubię w recenzjach. Mamy klocki, z których możemy zbudować swoją własną historię. Jaka jest moja? Już wam przedstawiam. Zobaczcie, mamy Steve'a, który jeszcze nie wie, co go spotka, który głaszy tutaj sobie świnkę, woła do kurczaka: kurczaczku, kurczaczku. I nagle zjawia się on. Wybuchowy creeper podchodzi do Steve'a i uwaga, wybucha, detonuje całą trawę i gdzieś tam odrzuca naszego Steve'a. No ale on się nie poddaje. Wchodzi tutaj i rozwala creepera. Sio! Po raz kolejny dobro wygrało ze złem. Co robi dalej nasz Steve? Bierze rudę żelaza, wrzuca do craftingu i na przykład może sobie teraz skonstruować tarczę. A jaka jest twoja historia? Pisz w komentarzu. Przejdźmy do podsumowania. Jest to zestaw z serii Lego Minecraft i jak na 45 zł wydaje mi się, że jest to taka wygórowana cena. 32 zł jeszcze bym się zastanawiał, no ale wydaje mi się, że lepiej można wydać te pieniądze, kupując na przykład dwie gazetki z Blue Ocean za 15 zł. Pamiętacie, w poprzednim roku była taka akcja, że dostawaliśmy i szkieleta, i Steve'a, i jeszcze masę atrybutów, także to było naprawdę super i za taką cenę dostaniecie po prostu 3 gazetki. Dziś zestaw stosunkowo mały, ale mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!